A my właśnie wróciliśmy ze szpitala po skanie. No i zgadnijcie, co jest. Na razie nie myślimy o tym, zobaczymy co będzie, co ma być. Exciting? No tak troszkę, no. Maybe this time? Może dokładnie tym razem się do mnie. Nie nakręcam się, żeby się potem nie rozczarować po raz drugi. Ale jak się teraz już nie uda, to już nie chcę wiedzieć. No. Tylko strasznie chcę się siusiu. Nie mogę już myśleć. To będą te zdjęcia tych twoich dzieci. Kochani, dzisiaj wielki dzień, jeden z kolejnych wielkich dni ostatnio w naszym życiu, a mianowicie ostatnio jak kiedyś, znaczy się mówiłam, że mam termin do 30 stycznia do szpitala, to mi się pomyliło i ostatnio się zorientowałam, że jednak datę skanu mam na 23 stycznia. No i dzisiaj rano akurat się tak zdarzyło, że Mateusz miał taką zmianę, że mógł jechać ze mną, więc był razem ze mną dzisiaj na USG. No i już wiemy. To znaczy, słuchajcie, najważniejsze jest to oczywiście, że Dzidzi jest zdrowy, że Dzidziuś waży już kilo 111, więc wszystko jest na szczęście prawidłowo, rozwija się prawidłowo. Główka, długość nóżki, wszystko jest po prostu w mieści się idealnie w tych rameczkach. No i jest to chłopczyk. Także nie jest mi dane mieć córeczkę. To znaczy chyba już mi nie będzie dane, bo nie planuję więcej dzieci. Więc no będzie Felciu jednak. Więc Felix. No i co? No najważniejsze, to cieszę się. Ja chyba wiedziałam od początku. Znaczy wiedziałam, no nie wiedziałam. Nie wiem już sama. No. To znaczy, z racji tego, iż mam dwójkę dzieci, którzy są chłopcami, to ten chłopiec, jasne, to jest ułatwienie duże, bo zabawki, ubrania, nic nie będzie trzeba kombinować z nowymi rzeczami, ale z drugiej strony, no chciałam taką dziewczynkę, taką, wiecie, troszkę coś innego w tym całym męskim gronie, no ale cóż, widocznie tak miało być. Jestem stworzona do rodzenia synów, a nie córek. I no i będzie wesoło z trzema chłopcami i czwartym Mateuszem. Ale słuchajcie, najważniejsze, tak jak mówię, no i termin, oni cały czas wskazują termin na 15 kwietnia. Za tydzień mam, no bo się okazało, że jednak też mam za tydzień appointment, no mam datę też, wizytę mam też za tydzień. I za tydzień mam właśnie klinikę, gdzie pójdę do lekarza ustalać, czy zgadzają się z moim postanowieniem tego, że chcę cesarskie cięcie. I mam również swojego lekarza od cukru i pewno też od tarczycy. Ale ponieważ tarczyca wciąż jest idealna, pracuje idealnie, to dopiero takie większe to szybko załatwię. No. Tylko właśnie dowiedzieć się, czy na pewno mogę zrobić. Przepraszam. Jezu, bardzo przepraszam. Ale tak jak jest napisane, pod koniec 28 tygodnia zaczyna się niekończące się zmęczenie, które będzie się jeszcze poszerzać, pogłębiać, więc chyba
To już też zaczynam. Dlatego, tak odchodząc od tematu całkowicie, mam już pierwsze trzy pudła, które zacznę dzisiaj pakować. I zacznę pewno od pakowania książek i wszystkich pierdół salonowych, które są nam mało potrzebne do życia przez najbliższy miesiąc, a już będą spakowane, więc będzie mi lżej. Muszę już zacząć, bo potem jak mnie dopadnie permanentne zmęczenie, to może być ciężko. No więc chłopczyk, no. Dla wszystkich, którzy liczyli na dziewczynkę, którzy trzymali kciuki za dziewczynkę, dziękuję bardzo. Było nas trochę, ale niestety no, jest to chłopczyk i geny i plemniczki i co tam jeszcze na to wpływa, było silniejsze niż moc wszystkich ludzi na świecie, którzy trzymali kciuki. A wiem, że byli to ludzie z różnych zakątków świata, przez Polskę, Anglię, Stany Zjednoczone, Niemcy i nie wiem gdzie jeszcze. No niestety, nie wiem, no cieszę się, najważniejsze, że jest zdrowa oczywiście, ale dziewczynka byłaby fajna. Chyba się chłopaki obudzili, także buźka, pa, pa.